Cześć i witajcie na kanale grupastruktura.pl. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam powiedzieć o supach żelbetowych, jak usprawnić sobie pracę i zmniejszyć koszty robocizny i materiałów. Po co w ogóle stosujemy supy żelbetowe? Supy żelbetowe służą do przenoszenia głównie dużych sił pionowych. Wykorzystywane są również do przenoszenia sił poziomych, jak na przykład rozpór dachu. Pokażę Wam przykładowe miejsca w domu jednorodzinnym, gdzie takie supy żelbetowe występują najczęściej. Macie tutaj model przedstawiony i omówię kilka przykładów. Supy przeważnie mogą służyć jako wzmocnienia zakończenia ścian nośnych podbelki. Tak jak mamy w tym przypadku, tutaj na szaro zaznaczone są supy. Tutaj idzie belka stąd do tego miejsca. Ona się opiera punktowo na tym miejscu i punktowo tutaj na ścianie. Może również służyć jako wzmocnienie ścian nośnych od sił poziomych, jeżeli ściana jest dosyć długa. To znaczy, jeżeli mamy budynek i tak jak widzimy tutaj, na przykład mamy dosyć długą ścianę, w tym momencie akurat tu mamy przewiązanie ścianą nośną. Jeżeli by jej tutaj nie było, konieczne byłoby wprowadzenie takiego czpienia żelbetowego po wysokości ściany, aby ta ściana nie była tak długa i od wiatru nic się z nią nie działo. Kolejnym elementem to na przykład naroża ścian wewnętrznych, gdzie występuje koncentracja sił z płyt żelbetowych. Właśnie w tym przypadku tutaj na przykład ten sup służy jako taki element. Po prostu jak wylewamy strop żelbetowy, to w tym miejscu na końcu ściany pojawiają się dosyć duże naprężenia punktowe, stąd konieczne jest właśnie zastosowanie takiego supa żelbetowego, który przeniesie je po prostu bezpiecznie na fundament, a ceramika nie ulegnie zniszczeniu. Oraz kolejnym, ostatnim elementem to są słupki w ścianie kolankowej poddasza, które tak naprawdę służą, aby przenosić obciążenie rozporu z konstrukcji dachu. Czyli tutaj mamy strop, prawda, mamy słupki, mamy ścianę wypełniającą pomiędzy, ale tak naprawdę tu jeszcze schody by pasowało, żeby było oczywiście, i dopiero fizycznie na czymś takim musimy zrobić wieniec, położyć murłatę i zrobić konstrukcję dachu. I tak to wszystko wygląda. I konstrukcja dachu jętkowa powoduje dosyć duży rozpór, stąd powstanie konieczność zastosowania czpieni żelbetowych w takich elementach. Następne pytanie, jakie się rodzi, to jak najczęściej wykonywane są takie elementy? No, na budowie taki element zawsze jest utrudnieniem dla wykonawcy. Potrzebuje on do tego specjalnych szalunków oraz czasu na wykonanie ich po prostu oraz później na demontaż, po tym jak mieszanka betonowa osiągnie zamierzoną wytrzymałość. I już nieraz miałem takie pytania, czy na przykład taki słupek, czpień żelbetowy, jak tutaj w narożu, możemy odsunąć na przykład, nie wiem, 50 cm od naroża, albo tak tu najlepiej około metra. Wynika to z tego, że w tym przypadku szalunek takiego supa, no, muszą robić po prostu, mamy ścianę wymurowaną do tej strony i szalunek trzeba tutaj łączyć w narożu, co jest dosyć uciążliwe, a w przypadku takich czpieni pomiędzy elementami ściany ceramicznej po prostu przybijają blata z jednej strony, z drugiej strony skręcają to wszystko śrubami i następnie wkładają zbrojnie i zalewamy to wszystko. Tak jest to wykonywane najczęściej. Jeżeli chodzi o te słupy, które są na poniższej kondygnacji, no to tutaj mamy tak naprawdę też dosyć uciążliwe, jeżeli chodzi o wykonawstwo tego wszystkiego, ponieważ szalunek na przykład takiego elementu już widzimy, że musimy zrobić z trzech stron, z jednej, z drugiej oraz z trzeciej, więc wykonanie takiego supa w rzeczywistości jest procesem czasochłonnym, no i wymaga poświęcenia sporo uwagi na to. Jak można zatem usprawnić proces budowy podczas wykonywania takich właśnie elementów, tych słupów żelbetowych? Producenci, no, myślą o budujących i starają się wdrożyć nowe rozwiązania, niewątpliwie pomocne podczas znoszenia obiektów budowlanych. Jednym z takich rozwiązań jest pustak z firmy właśnie Wienerberger KP+W, którego właśnie otwarłem kartę techniczną, którą możecie zobaczyć. Jest to, bardzo uważam,
dobre rozwiązanie, gdzie mamy pustak od razu już z przygotowanym otworem, tak naprawdę do możliwości wykonania czpienia czy też słupa żelbetowego. Otwór ma ten wymiary 17 na 17 cm. Wymiary pustaka są natomiast po prostu takie jak fizycznie innych bloczków, więc możemy murować nimi z danym systemem sporotermu i po prostu jest on stosowany do ścian dwuwarstwowych i niewątpliwie strasznie ułatwia pracę przy wykonywaniu tego typu właśnie elementów. Pytania, jakie często się pojawiały, ponieważ już zrobiliśmy pewien projekt w oparciu o takie materiały do zastosowania, pytania pojawiły się odnośnie samego wykonawstwa. To znaczy pytanie było, jak zawibrować mieszankę w takim pustaku i czy, nie wiem, i czy się nic z tym nie dzieje. No tutaj nie ma problemu z wibrowaniem takiego elementu. Wykonujemy cały słup na wysokości nawet do 3 metrów, czyli nie musimy tego robić jakoś odcinkowo, prawda? A następnie zalewamy go odpowiednio plastyczną mieszanką betonową. Sam proces wibrowania przeprowadzamy natomiast ręcznie, czyli zwykłym prętem na budowie. Przy dobrze właśnie dobranej konsystencji betonu nie będzie problemu z jego zagęszczeniem. Kolejnym pytaniem było, co fizycznie ze zbrojeniem. Jak je wykonać, ponieważ wiadomo, że wypuszczamy startery, jeżeli chodzi o dół, prawda? Następnie, jeżeli będziemy murować z tych pustaków, no to trzeba włożyć fizycznie jakoś zbrojenie, czy też nawiązać od razu. I tutaj najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie właśnie starterów, czy to z fundamentu, czy też z kondygnacji powyższej na odpowiednią długość zakotwienia. Następnie murujemy już słup na całą wysokość i dopiero uzupełniamy go o gotowe zbrojenie w postaci prętu wraz ze strzemionami. Po ułożeniu zbrojenia dopiero dokonujemy betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Więc wykonawstwo jest strasznie ułatwione, bo po prostu nie mamy czegoś takiego, że musimy wymurować ścianę, zrobić szalunek, przygotować zbrojenie, zalać, odczekać, zdemontować i dopiero przystępować do następnych prac, tylko po prostu na etapie murowania robót murarskich wykonujemy od razu szalunek tracony, nietracony, bo po prostu on zostaje tak naprawdę pod element żelbetowy, układamy tylko zbrojenie, zalewamy i możemy od razu przejść do następnego elementu, czy do szalowania belki, czy też wykonywania innych elementów, ponieważ już nie będziemy tutaj tego rozszalowywać i nic specjalnie z tym robić, więc naprawdę jest to duże ułatwienie. Jakie są inne zalety zastosowania przedmiotowego pustaka typu K? Nie pokazywałem Wam wcześniej w modelu specjalnie tego elementu. Są tutaj wykonane słup przy słupie i powstało to ze względu na to, że tutaj akurat w ścianie jest możliwość, znaczy jest możliwość, są zaprojektowane tak naprawdę kanały technologiczne do przeprowadzania instalacji na wyższą kondygnację. I w tym momencie ściana była tutaj tak osłabiona, że należało po prostu zrobić czpienie, aby po prostu nic się z tymi elementami konstrukcyjnymi nie działo. W przypadku właśnie rozwiązania sporotermu nie musimy tak naprawdę kończyć tutaj ściany i zalewać tego w ogóle czpienia, robić pustki i z drugiej strony analogicznie kończyć pustakiem, zalewać, robić czpienia. Możemy po prostu wymurować po całości, a fizycznie kanał 17 na 17 przeznaczyć właśnie pod prowadzenie instalacji. Kolejne bardzo duże ułatwienie, ponieważ znowu raz, że oszczędzamy na materiale, na robociźnie, no i po prostu prędkość prac. Tutaj oczywiście w ulotce również jest pokazane, że takie kanały technologiczne mogą być robione, czyli może być wykorzystanie kanałów pod instalację. Jest to kolejne bardzo super rozwiązanie, czy to instalacje, czy też instalacje elektryczne, sanitarne, czy innego typu. Wszystko może być w tym prowadzone. Strasznie ułatwia pracę i widziałem na budowie, że wielu wykonawców już zaczyna z tego korzystać oraz bardzo chwalić to rozwiązanie, no bo po prostu ułatwia im to pracę i czas. A wiadomo, że jedno i drugie wiąże się po prostu fizycznie z kosztami.
Jakie siły poziome działają w przypadku dachu jętkowego? Oczywiście to, co Wam powiem, jest to po prostu przykład na konkretnym projekcie i zawsze te wartości są inne, gdyż zależą od obciążeń układu statycznego, konstrukcji, stref klimatycznych i tym podobne. Chcę jednak pokazać Wam przykład, w jaki sposób zmiana słupa z wymiarów 25 na 25 na 17 na 17, bo tyle ma przykładowy trzpień akurat w tym pustaku, może wpłynąć na układ zbrojenia czy też na konstrukcję tego budynku. Zajmiemy się tego typu budynkiem. Tu od razu powiem, że jeżeli chodzi o rozpiętość tego wiązara, jeżeli chodzi właśnie o wiązar jętkowy, jest dosyć duża, ponieważ jest to 7,5 metra, czyli są to już nawet takie znaczące odległości dla wiązara jętkowego. Ścianka kolankowa ma ponad metr, bo zobaczcie, że jest to 1,05 m. Przyjmiemy sobie w obliczeniach, że będzie to metr dla uproszczenia. I taki też schemat statyczny będę Wam chciał pokazać w obliczeniach, jak wygląda obliczenie takiego dachu i jak właśnie wpływa to na zbrojenie w przypadku właśnie takich trzpieni żelbetowych. Tutaj mam zamodelowany tak naprawdę ten wiązar, który Wam przed chwilką pokazywałem w tym budynku, więc jest wprowadzona cała geometria, przekroje drewna, mamy obciążenie już dla przykładowych stref klimatycznych, obciążenie dla dachówki i mamy oczywiście wyniki obliczeń tego wiązara, czyli siły, jakie powstają. Te wartości, które są tutaj, te pionowe i poziome, to są tak naprawdę reakcje, które przechodzą właśnie na nasze później słupy żelbetowe, oczywiście przez murłaty, wieńce i tak dalej. Ale zobaczcie, że wartości pionowe i poziome są wysokie, jedne i drugie, ze względu na to, że tak jak mówiłem, dach właśnie jętkowy ma dosyć duży rozpór, więc siła pionowa jest na poziomie ponad 16 kN, czyli około 1600 kg, około oczywiście w naszym przyspieszeniu ziemskim. Jeżeli chodzi o poziome, mamy 1200 kg. I właśnie taki słup, układ słupa o takiej wysokości właśnie zamodelowałem z takimi właśnie obciążeniami, gdzie mamy siłę pionową przepisaną dokładnie i moment akurat w przypadku słupa wysokości 1 metra właśnie o tej wartości 12,08 kN. I zobaczcie obliczenia takiego słupa. Mamy słup o wymiarach 25 na 25 cm, gdzie mamy zastosowane standardowo pręty zbrojeniowe 4F12 w narożach budynku. I mamy oczywiście wszystkie wartości tutaj spełnione, czyli MDX, warunki nośności, prawda? Mamy spełnione jeden, jak i drugi, czyli moment oraz siłę. Mamy pokazany układ zbrojenia, zarysowanie, wszystko jest spełnione. Co w przypadku, jeżeli zmienimy wymiary znacznie, ponieważ na 17, tutaj już przy tym akurat dachu, zobaczcie, że mamy niespełnione dwa stany tak naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie tą zależność, czyli momentów i sił. Ale tutaj nie ma się tak naprawdę czym martwić, bo zmieniamy tak naprawdę tylko pręty z 12 na 14, czyli nie robimy nic tak naprawdę więcej pracy, po prostu wkładamy inną średnicę zbrojenia. No i zobaczcie, mamy już po prostu zapas. Więc nawet w przypadku tak dużego tutaj akurat dachu jętkowego, gdzie mamy te siły rozporowe dosyć duże, wystarczy zmiana tylko prętów i nie ma już w ogóle nie ma tak naprawdę problemów z tym, żeby to wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli byśmy chcieli oczywiście zostawić pręty 12, bo nie chcemy dać 14, można na przykład zagęścić siatkę tych słupów, trzpieni i również te parametry zostaną spełnione, ale oczywiście to już liczy konstruktor czy też projektant i fizycznie Wam określa, w jakim rozstawie te trzpienie należy zastosować, czy to na przykład rozstawie 2 metrów, 1,5 metra, a może metra, więc dlatego należy się trzymać, ponieważ jest to liczone dla odpowiednich warunków, odpowiednich stref klimatycznych i odpowiedniego i dla danego budynku, prawda, czyli też fizycznie wszystko na to wpływa. I zwróćcie uwagę, że sama zmiana średnic prętów ma znaczące
znaczące działanie, jeżeli chodzi o nośność danego przekroju betonowego, a tak jak mówię, kosztowo nie odczujecie w ogóle zakupić tych prętów 14 a 12 na takim poziomie, a po prostu zaoszczędzicie dużo czasu na wykonawstwie, więc myślę, że po prostu warto iść w tym kierunku i patrzeć na te nowe rozwiązania, ponieważ są naprawdę bardzo przyjazne dla przyszłych użytkowników i osób, którzy zamierzają budować swój dom. Podsumowując, uważam, że rozwiązania tego typu są bardzo dobre i warto je stosować. Nie wiem, czy wszyscy o nich już słyszeli, czy nie. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście o tym rozwiązaniu, a może ktoś już je stosował na budowie, więc z chęcią podzielcie się opiniami. Zwróćcie też uwagę na to, że ten przykład z tym dachem jętkowym, który pokazywałem, i z czpieniami w ścianie kolankowej, mają dosyć duże momenty. Jeżeli chodzi o te słupy, które mamy, na przykład czpienie tutaj w ścianach na zakończeniu, one głównie przenoszą ściskanie, a nie momenty, i tutaj tak naprawdę może się okazać, że w ogóle zmiana układu zbrojenia w ogóle nie będzie potrzebna, ponieważ beton na ściskanie ma bardzo dużą wytrzymałość i nie będzie problemów. Przy wykonywaniu tego typu elementów, jak na przykład przejścia pod instalację, też nie będzie najmniejszych problemów i zastosowanie tego rozwiązania z firmy akurat Wienerberger no, będzie miało na przykład zasadnicze znaczenie w kosztach. Link do tego materiału zostawię, do ulotki tak naprawdę, do karty produktu zostawię Wam w opisie filmu, więc każdy będzie się mógł zapoznać, jak to działać, a może polecić też, aby Wasz projekt miał takie rozwiązanie już zastosowane na przyszłość, żebyście mieli łatwiej go budować, ponieważ wiem, że dużo osób zaczyna budować dom systemem gospodarczym w celu, no, nie ukrywajmy, oszczędności finansowych, więc myślę, że zastosowanie tego typu rozwiązania pomoże Wam zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy. Napiszcie, co o tym myślicie, i zapraszam do następnego odcinka.